So we're still here. Wciąż tu jesteśmy. And we're still in God's presence. Wciąż w Bożej obecności. And God is still good. I Bóg wciąż jest dobry. So I want you to turn to your neighbor and say, God is still good. Chciałbym, żebyśmy zwrócili się do swoich sąsiadów i powiedzieli, Bóg wciąż jest dobry. Bóg wciąż jest dobry. Okay, and then turn to the person on the other side and say, God is still good. I teraz w drugą stronę się zwróćmy i powiedzmy, Bóg jest wciąż dobry. Yes. And I want you to say, not only is God good, well, I want to tell you that not only is God good, chcę wam również powiedzieć, że nie tylko, że Bóg jest dobry, but he's also in charge. Ale on również tutaj jest szefem. Will you say amen? Amen. God is good and he's in charge. Bóg jest dobry i Bóg tu szefuje. And he has a plan for this world that no one can turn to another plan. I Bóg ma taki plan, aby nikt nie skorzystał z innych planów, tylko z jego planu. And he has a plan for you that no one else can destroy. I on ma taki plan dla twojego życia, którego nikt nie może zniszczyć. Now today I want to talk about how we grow in God. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym w tej chwili, jak wzrastamy w Bogu. And I want to come from the parable of the sower. I chcę powiedzieć o przypowieści o siewcy. It's a parable that Jesus told in Mark chapter 4. I będziemy czytać Ewangelię Marka, 4 rozdział. And actually we'll start from verse 3. I zaczniemy od wiersza 3. But first let's just well, we've already prayed, so we can just go on. That brother's prayer was good enough. Amen. Nie będziemy się modlić, bo ta modlitwa przed chwilą była wystarczająco dobra. I remember when I first got really serious about God, I was very radical. Gdy ja poważnie zacząłem traktować Boga, byłem taki niezwykle radykalny. And when people used to pray, then I used to pray again. Let me just pray again over. I czasami było tak, że ktoś się pomodlił, a ja zaczynałem swoje wystąpienie i mówiłem, to jeszcze się pomodlę. Because I was more Christian than them. Ponieważ ja byłem bardziej wierzący niż But oni. That brother's prayer was all right. Amen. Tak więc modlitwa tego brata była w porządku. So let's read together. Tak więc zacznijmy czytać. Jesus starts out and says, listen. I Jezus mówi tutaj, słuchajcie. Starts out by saying, listen. I właśnie zaczyna mówiąc, słuchajcie. Yeah. If he was preaching today, he'd probably say, put your iPhone down. Gdyby dzisiaj miał wystąpienie, by powiedział, odłóżcie swoje iPhony. But anyway, he says, a sower went out to sow. I powiedział tak, oto siewca wyszedł siać. And as he sowed, a gdy siał, some seed fell on the path. Jedno z nasion padło na drogę. Look at your neighbor and say, the path. I zwróćmy się do swojego sąsiada i powiedzmy, droga. Droga. Yeah. And the birds came and ate it up. I przyleciały ptaki i wydziobały je. Other seed fell on rocky ground. Inne ziarno padło na miejsce skaliste. Look at your neighbor and say rocky ground. Spójrzmy, zwróćmy się do sąsiada i powiedzmy miejsce skaliste. Where it did not have much soil. Gdzie nie miało wiele ziemi. And it sprang up quickly. I wnet zeszło. Since it had no depth. Bo nie było głęboko w glebie. When the sun rose. Lecz po wschodzie słońca. It was scorched. Przypaliło się. And since it had no root. I nie mając korzenia. It withered away. Uschło. Other seed fell among thorns. Look at your neighbor and say among thorns. Inne znów padło na między ciernie. Zwróćmy się do sąsiada i powiedzmy ciernie. Yeah. And the thorns grew up and choked it. A ciernie wybujały i zagłuszyły je. And it yielded no grain. Także nie wydało owocu. Other seed fell into good soil. You know what I want you to do? Look at your neighbor and say good soil. W końcu inne padło na dobrą, żyzną ziemię. Zwróćmy się do sąsiada i powiedzmy, żyzna ziemia. Good soil, good soil. Yeah. Yeah. To, żyzna ziemia. Żyzna ziemia. Żyzna ziemia. Yeah, that's what we're talking about. I like that. Żyzna ziemia. Woo! And brought forth grain, growing up and increasing. Wyrosły i wydały plon. Żyzna ziemia. Yielding 30, 60 and 100 fold. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. And he said, let anyone with ears. I dodał, każdy kto ma uszy. To hear. Do słuchania. Listen. Niech słucha. You notice he starts the parable, he says listen, and he ends the parable saying listen.
A więc Jezus zaczął tę historię mówiąc: słuchajcie, i kończy również. Because he knows sometimes we don't listen. Tak więc było coś ważnego do słuchania. This was a picture very familiar to the people who heard it. To było coś, co rozumieli ludzie, ci, którzy słuchali tego. They had an agriculture culture. Więc oni mieli po prostu, oni żyli w takim otoczeniu, gdzie uprawiano ziemię. They were familiar with the idea of someone going to plant seed in his field. Było to dla nich coś normalnego. Widzieli często ludzi, którzy siali. Like some of you are. And they knew it was important for the seed to grow. I wiedzieli, że ziarno ma po prostu wzrosnąć. Because you see, if the seed grows, gdy ziarno rośnie, then he can actually build up his crops. Wtedy człowiek może po prostu liczyć na jakieś zbiory. And he doesn't have to go hunting for food. I człowiek już nie musi polować. Because when you're hunting for food, the food moves. Więc gdy człowiek próbuje polować, to jego pożywienie ucieka. And maybe you'll miss when you shoot your arrow. I gdy strzelasz z łuku, możesz nie trafić. And he doesn't have to go gathering fruit from trees. I wtedy człowiek również, gdy uprawia ziemię, nie musi zrywać owoców. Because when you do that and it's empty on one tree, gdy coś takiego robimy i na drzewie nie ma owoców, you have to move to a different area so you can eat there. Trzeba przenieść się na inny teren i szukać tam pożywienia. But if you can grow some crops, right? Ale jeżeli uprawiamy ziemię, then you have some stable food source. Tak więc jest to dosyć pewne źródło pożywienia. Right, your crop grows up. Jeżeli wzrasta, you got enough food for your family, to masz wystarczającą ilość pożywienia dla rodziny. Maybe you could even save some money and do some other stuff, like, you know, buy some stuff for your family. I również może się okazać, że będzie wystarczająco tyle, aby sprzedać i mieć jakieś dodatkowe źródła na różne inne rzeczy. Sell some of it and have some money for your family. I wtedy uzyskujesz pieniądze na swoją rodzinę. You know, so when your son comes to you and says, I want a new computer. I wtedy przyjdzie dziecko, powie: tato, chce nowy komputer. You can say, there you go, my son. I had a good crop this year. No i wtedy mówisz: tak, miałem dobre zbiory w tym roku. Here is a PlayStation 3. Proszę bardzo, PlayStation 3 dla ciebie. Or when your daughter comes to you and say, daddy, I saw some nice jeans. Albo przyjdzie córka i powie: tato, widziałam fajne spodnie w sklepie. You can say, here you go, my daughter. Proszę bardzo, moja córeczko. I had a good crop this year. Miałem dobre zbiory. Go and buy some jeans. Proszę bardzo, kup sobie jeans. Or when your wife comes to you and asks for new shoes. I przychodzi żona i mówi: słuchaj, przydałyby mi się nowe buty. You can say, go into the wardrobe and see, you already have hundreds of shoes. Why would... No, sorry, no, no. Wtedy no. Mówisz do swojej żony: idź do szafy, zobacz, tam masz setki butów. Nie, nie, no. Przepraszam. You can say, there you go, my wife, go and buy some shoes. Proszę bardzo, masz pieniążki, idź sobie kup buty. But you see, if the crop grows, then he can stay where he is, he can look after his family, he can be healthy. Więc jeżeli uda się zbiór, to będziesz miał wystarczającą ilość środków, żeby twoja rodzina po prostu obfitowała, żeby niczego nie brakowało. Did I really say all that? Seriously? He can look after his family. He can spend time with his family. I wtedy może więcej czasu poświęcić dla swojej rodziny. He can be healthy because he doesn't have to work all the time, right? Nie musi cały czas pracować. Because he's got his crop. Ponieważ ma swoje pole. So this guy goes into the field. Tak więc ten człowiek wychodzi na pole. And they would have like a pouch. I ma taką narzutę. With their seeds in it. I tam są wsypane ziarna. And he'll put in hand into the pouch. I wkłada tam rękę. Take a big bunch of seeds. I ma całą dłoń nasion. Fistful. And he'll go into his field. I wychodzi na pole. And he'll just scatter it. I rozsypuje te ziarna. All over his field. Wszędzie, po całym polu. And it will just fall in different places. I na różne miejsca te nasiona padają. And that's what Jesus is talking about. I właśnie o tym tutaj mówi Jezus. He's saying that the field is in a different condition. I mówi, że są różne warunki na tym polu. Some of it is healthy and some of it's not healthy. Niektóre są takie właściwe, inne nie. The first thing is that some of it falls on the path. Jedno ziarno padło na drogę. Drogę, yes. And it falls on the path. Jeżeli nasiono jest na drodze, and it doesn't go into the soil, nie wpada głęboko w ziemię, because it's a path and it's hard. Ponieważ jest to droga, jest and twarda. The seed can't get into the ground. I to ziarno nie może się przebić, because it's too hard. Ponieważ jest zbyt twarde. So the birds come. I wtedy nadlatują ptaki. And they eat it. I zjadają je. And Jesus says that's like when the word of God is preached to someone. I to Jezus mówi, że to jest tak jak właśnie gdy mówi się ludziom o Bogu. And instead of it going inside and becoming something, growing. I zamiast paść do czyjegoś serca. It's like Satan just took it away. To przychodzi szatan i zabiera to słowo. How does the path get there?
Jak to się stało, że tam była ta droga? In a normal field, na normalnym polu, the path is not something intentionally made. To nie jest coś, co chcemy mieć na polu. By the one who owns the field. Jeżeli ktoś posiada pole, nie chce mieć, żeby przez środek biegła droga. No. Nie. Most paths in fields. Zazwyczaj droga. Are there because somebody walked through the field. Powstaje, gdy ktoś chodzi po tym polu. You know what it's like when one person walks through. Jeżeli najpierw jedna osoba przejdzie, then the next person comes and they can see, oh, there's a little path there. This trampled a little bit. Nadchodzi druga osoba i mówi, o, tu jest jakaś ścieżka. So I'll go that way too. I też idzie tym samym śladem. And then the next person comes and they see that this even more trampled down. I kolejna osoba pojawia się i mówi, że o, rzeczywiście tutaj jest coś wydeptanego. And they go that way too. I też idzie tym śladem. And then all of a sudden there's a path there, right? I w pewnym momencie już robi się droga. It's like when people see graffiti on a wall. Where? When people see graffiti on tak a wall. Tak samo jak ktoś zauważy graffiti na murze. They go, okay, this must be an okay place to graffiti. O, to myślą, to jest na pewno dobre miejsce, żeby jeszcze coś domalować. It's allowed here. Other people have done it. To jest chyba można tutaj to robić. When people see other people parked on a pavement. Jeżeli niektórzy ludzie zobaczą, że ktoś zaparkuje samochód na chodniku, they say, yeah, I can park here too. Other people are parked. I myślą, o, tutaj chyba można parkować, bo ktoś już inny zaparkował. So the path becomes created because people walk on it. Więc powstaje ścieżka dlatego, że po prostu ktoś kiedyś po tym przeszedł, po tym miejscu. Jesus is saying something very deep about us and our hearts. I Jezus tutaj mówi coś bardzo głębokiego o nas, o naszych sercach. He's saying that sometimes our hearts are like that path. Jezus mówi, że nasze serca czasami są jak ta ścieżka. He's saying that because you've been walked on in your life. Ponieważ chodziłeś przez życie tym miejscami. Because you've been stepped on. Ponieważ postawiłeś kroki. By life. Przez życie. And by experiences. Różne doświadczenia były. That sometimes your heart gets hard. I wtedy może się zdarzyć tak, że mamy naprawdę ciężar w sercu. When you're younger. Jeżeli jesteś młodszy. You usually believe everything is possible. Zazwyczaj myślisz, że wszystko jest możliwe. But then you go to school. Ale gdy idziesz do szkoły. And maybe you get bullied a little bit. You get bullied a little bit maybe at school. Bullied. Aha, you know? Jeżeli w szkole zostałeś trochę zraniony. And then you start, your heart starts to get hard. You start to get tough because you have to protect yourself. I po prostu twoje serce twardnieje, bo musisz się w jakiś sposób bronić. Or maybe you believe in God. Może wierzyłeś Boga. And you believe that God is with you. Wierzyłeś, że Bóg jest z tobą. But then you pray for some things and it doesn't happen. Ale później modliłeś się o coś i nie stało się tak, jak chciałeś. And to protect your heart. I teraz twoje serce jest twardsze. You stop believing. Przestajesz wierzyć w to. And then your heart is like that path. I twoje serce staje się jak ta ścieżka, jak ta droga. But the good news is. Ale jest dobra wiadomość. That God wants to open up your heart again. Bo Pan Bóg chce na nowo otworzyć twoje He serce. He wants to take his shovel and work on your heart and dig up the earth. On chce wziąć taki szpadel i po prostu przekopać tę ziemię. In Ezekiel chapter 36 he says I'll give you a new heart. W księdze Ezechiela jest obietnica, Pan Bóg mówi, że chce dać ci nowe serce. And I'll replace your heart of stone. I chce zabrać twoje kamienne serce. And I'll give you a heart of flesh. I na jego miejsce dać ci serce mięsiste. He says I'll put my spirit in you. I umieścić mojego ducha w nim. And I will be with you. I Pan Bóg obiecuje, że będzie. Because he doesn't want our hearts to be hard. Bo Pan Bóg nie chce, żeby nasze serca były twarde. When I was a little kid, I used to believe that my toys could come alive at midnight. That what? That my toys would come alive at midnight. Jak kiedy byłem dzieckiem, wierzyłem, że pewnej nocy moje zabawki ożyją. One night I stayed up with my little brother to talk to my toys. Nawet z bratem kiedyś postanowiliśmy nie kłaść się spać, żeby porozmawiać z zabawkami. 12 o'clock came. 12 w nocy nadeszła. I took my favorite toy. Wziąłem moją ulubioną zabawkę. Luke Skywalker. Skywalker. Yes. If you don't know who Luke Skywalker is, jeżeli nie wiesz, kto to jest, then you need help. To potrzebujesz pomocy. And we will pray for you later. I będziemy się później modlili za ciebie. So I take Luke Skywalker. Tak więc biorę Skywalkera. Luke Skywalker, it's 12 o'clock. Wake up, talk to me. I mówiłem do niego: "Słuchaj, jest już 12, przemów do mnie." But he said nothing. Ale nic nie odpowiedział. So I flicked him in the face. Tak więc stuknąłem go w twarz. Hey Luke, wake up. I powiedziałem: "Hey Luke, it's 12 o'clock. Jest 12 w nocy. Speak to me. Przemów do mnie." Nothing. Nic się nie stało. So I looked at my brother. Tak więc spojrzałem na mojego brata. My brother looked at me. On spojrzał na mnie. I don't know. Nie wiem, co się dzieje. I said, I got another idea. Mam inny pomysł. So I held Luke Skywalker by his head.
Więc złapałem go za głowę. And I said, Luke Skywalker. Powiedziałem, Luke Skywalker. If you don't wake up and talk to me, jeżeli się nie przebudzisz i nie zaczniesz do mnie mówić, I'm going to drop you. To cię zrzucę. Still nothing. I nic się nie stało. So I let go. Tak więc pozwoliłem, and he hit żeby the floor. Spadł. Uderzył się. He still didn't speak to me. Nic do mnie nie przemówił. So I said, ah. Wtedy pomyślałem, I have another idea. Mam inny pomysł. So I went to the bathroom. Poszedłem do łazienki. I picked up Luke Skywalker. Wziąłem go ze sobą. And I filled the sink with water. I yes. Nalałem wody do zlewu. And I held Luke Skywalker over the water. I trzymając go nad wodą. And I said, I know the rules. Powiedziałem, znam jakie są, wiem jakie są prawidła. It's 12 o'clock. Jest 12 w nocy. I've been waiting to talk to you all the time. Tak długo czekałem, żeby z tobą porozmawiać. If you don't wake up and speak to me right now, jeżeli teraz nie odezwiesz się do mnie, I will drop you in this water. Rzucę cię do tej wody. And you will drown. I tam się utopisz. And you will die. I umrzesz. Nothing. Nic się nie stało. So I dropped him. Tak więc rzuciłem go. Blup, 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 blup. Into the water. Znalazł się w wodzie. And I looked at my brother. Spojrzałem na mojego brata. And my brother looked at me. On spojrzał na mnie. And my brother said, take him out, take him out. I wtedy mówił, wyciągaj go, wyciągaj go. So I scooped him out of the water. Tak więc wyciągnąłem go z wody. And I said, Luke Skywalker, talk to me. Powiedziałem do niego, Luke, mów do mnie. And then my brother looked at me. I wtedy brat spojrzał na mnie. And he said, you've killed him. Zabiłeś go. Why am I telling this story? Czemu wam o tym mówię? Well, I'm telling you a story because faith. Mówię wam, ponieważ wiara. As C.S. Lewis says, faith. Tak jak C.S. Lewis powiedział, wiara. Is like going back to that time. To jest jak powrót do tych czasów. When you were young. Kiedy byłeś młody. And you believed everything was possible. I wierzyłeś, że wszystko może się zdarzyć. When you played with your toys. Jeżeli gdy bawiłeś się z zabawkami. You believed they were really flying. Wierzyłeś, że one potrafią latać. When you played with your brothers and sisters. Kiedy bawiłeś się z bratem lub siostrą. You imagined that there really were aliens coming to get you or whatever it was. You imagined that there really were aliens coming to get you. Wierzyłeś, że są jacyś obcy z innych planet, którzy mogą przybyć i zabrać was ze sobą. And faith is about God giving us a revolution in our hearts. I również wiara dotyczy tego, że Pan Bóg może uczynić rewolucję w naszych sercach. Where he makes our hearts soft again. I on może uczynić znowu nasze serca mięsiste. When we're willing to be vulnerable again. Żeby znowu będziemy mieli chęć na takie coś. And believe that he is with us. I będziemy wierzyć, że on jest z nami. And believe that he wants to make your heart soft again. I że on uczyni znowu nasze serca mięsistymi. Because life makes your heart hard. Ponieważ życie sprawia, że serca nam twardnieją często. When you've had some failures and disappointments. Gdy mieliśmy jakieś upadki, rozczarowania. And then your brokenness starts to speak to you. I to załamanie zaczyna przemawiać w jakiś sposób do ciebie. And stop you from having a soft heart. I po prostu sprawia, że twoje serce już nie jest takie mięsiste. But a hard heart can't receive God. I takie twarde serce nie może zaakceptować Boga. And sometimes we pretend there's nothing wrong. Czasami udajemy, że tak naprawdę nic się nie stało. Sometimes we pretend everything's fine. I'm fine. Czasami udajemy, że wszystko jest w porządku. I have no problems. Nie mam problemów. But the truth is, to be human is to be broken. Ale chcę powiedzieć, że to jest ludzką rzeczą, że przeżywamy czasami załamania. One preacher said that some of us are just better at hiding it than others. One preacher said that some of us are just better at hiding it than others. Pewien kaznodzieja powiedział, że po prostu my jedni potrafią lepiej udawać od drugich. You know why we're broken? Wiecie, dlaczego jesteśmy często załamani? You know why every human is broken? Dlaczego ludzie przeżywają załamania? Because we live in a world separated from our God. Ponieważ żyjemy w świecie, który jest odseparowany od Boga. And when God spreads the seed, he's trying to reconnect with us. I Pan Bóg rzuca te ziarna po to, żeby nas połączyć ze sobą na nowo. And he's trying to heal our brokenness because it's him being missing that makes us broken. On chce naprawić te złamane serca i chce na nowo nawiązać tę łączność z nami. It's only when Jesus is there that you can be whole. It's only when Jesus is with us that we can be complete. Gdy Jezus jest z nami, wtedy po prostu możemy czuć się spełnieni. It's only when Jesus is with us that we can really be connected to God the way we're supposed to be. Gdy Jezus żyje w naszym sercu, dopiero wtedy możemy być połączeni na nowo z Bogiem. Taki jest Boży plan. And he's coming tonight to work on our hearts. I teraz właśnie on chce działać i pracować nad naszymi sercami. Because when we get hard-hearted, gdy mamy twarde serca, you know what happens? Co się wtedy dzieje? Not only do we close ourselves off from the bad things that have happened. My nie tylko wtedy się
chronimy od tych złych rzeczy, które mogą nam się przydarzyć. We close ourselves off from the good that can happen. My również wtedy chronimy się od tych dobrych rzeczy, które mogą nam się zdarzyć. Off from people, i my się również wtedy odgradzamy od ludzi. You're also closing yourself off from God. I wtedy również oddzielamy się od Boga. When you're shutting people out, gdy krzyczymy na ludzi, really you're just shutting yourself in. Really you're locking yourself in when you try and lock people out. Gdy odgradzamy się od ludzi, po prostu zamykamy się wtedy. The seed fell on the path. I to ziarno w tej przypowieści padło na ziemię, na twardą ziemię. Jesus wants to break through that path tonight. Jezus chce się przedrzeć przez tą twardą ziemię. There's some other seed that fell. Były tam też inne ziarna. And there's some noise from outside that we have to get rid of. So can somebody go out there and deal with? Czy można by było prosić kogoś, żeby tam było ciszej z tyłu? Yes. The other seed fell on rocky ground. Inne ziarno padło na skalistą ziemię. Where it did not have much soil. Nie było tam zbyt dużo ziemi. It sprang up quickly. I szybko to ziarno zakiełkowało. Since it had no depth of soil. I nie było tam głębokiej ziemi. When the sun rose, it was scorched. I to ziarno zostało przypalone przez słońce, które zeszło. Since it had no root. To ziarno nie miało korzenia. It withered away. I niestety uschło. Jesus is saying that there's another place that the seed can fall. I Jezus mówi, że może być inne miejsce, gdzie ziarno padnie. On rocky ground. Na skalistą ziemię. So it's better than the path, because it went in to the soil. W przypadku pierwszego ziarna ono wpadło na ziemię. But the problem is the roots are not deep. Ale nie miało głębokiego korzenia. I believe that that's like us as well sometimes in our hearts. Myślę, że to jest tak jak z nami i z naszymi sercami. That's why sometimes the word gets into us. Czasami słowo usłyszane zapuszcza korzenie. We might come to a meeting like this and we get excited about God and everything. Bierzemy udział w takich spotkaniach jak to, ekscytujemy się. But then whenever there's a problem or something that comes in. Ale gdy pojawi się jakiś problem. And we go through a trial or an experience. Mamy jakieś trudne doświadczenie. Then you know what can happen? I co wtedy się dzieje? That root of Jesus that grew up quickly. To ten korzeń, który tak szybko pojawił się. Get scorched by the sun. I to ta roślinka, która wyrosła, zostaje przypalona przez słońce. I believe Jesus is talking about having a deep relationship with him. A Jezus zachęca nas do tego, aby mieć głęboką relację z nim. Not the kind of relationship where you just pass each other on the street and yeah, hi, it's nice to see you. Nie taką relację, gdzie czasami ludzie po prostu widzą się na ulicy, mówią do siebie cześć i to wszystko. A deep relationship where he knows everything about you and you know everything about him. Jezusowi chodzi o taką relację z tobą, aby po prostu wszystko o sobie nawzajem wiedzieć. Of course God knows everything about you already. Oczywiście Pan Bóg już wszystko o nas wie. But he wants you to know that he knows everything. Ale my on chce, żebyśmy my wiedzieli, że on wszystko wie o nas. You've seen children playing. Czasami przyglądamy się dzieciom, które się bawią. And the parent says, "Stop that, you're gonna fall." I czasami rodzice mówią, uważaj, bo się przewrócisz. And the child doesn't know that they're gonna fall, but the parent knows before the child knows. Dziecko nie wie, że się przewróci, ale rodzic już to potrafi przewidzieć. Have you seen that before? Widzieliśmy takie rzeczy wcześniej. Because God knows you better than you know yourself. Bo Pan Bóg zna nas lepiej niż my siebie samych. And to get to know God is to get to know who you're really supposed to be, because he's your father. I gdy będziemy znali Boga, to będziemy wiedzieli, co Bóg chce od nas i chce, jaki potencjał mamy osiągnąć w życiu. He is where you come from. On wie, skąd my pochodzimy. And he's calling us to have a deep relationship with him. I on zaprasza nas do tej głębokiej relacji z nim. To have deep roots, not shallow roots. Chce, żebyśmy mieli głębokie korzenie, a nie takie płytkie. So how do we get those? Tak więc jak może się to stać? Well, firstly, I think we need to recognize that everything we do spiritually. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że to, co robimy w tej dziedzinie duchowej. We're not doing that thing for the thing itself. We're not doing that thing for the thing itself. My nie robimy tego tylko dla tych samych dla. Okay, let me put it this way. We don't read the Bible just because reading the Bible is good. My nie czytamy Biblii tylko dlatego, że czytanie Biblii jest dobre. We read the Bible because we want to get to know Jesus. My czytamy Biblię, ponieważ chcemy poznać Jezusa. Will you say amen? Czy powiecie to amen? We don't pray just so we can say, yeah, I'm very righteous. I prayed today. Thank you. Nie modlimy się tylko dlatego, żeby po prostu jakąś czynność wykonać duchową. We pray because we want to communicate with our God. My modlimy się, ponieważ chcemy komunikować się z Bogiem. We don't come to worship so that we can show off and say, yeah, this is how
good I am at this worship stuff. Thank you very much. Nie przychodzimy po to, żeby na nabożeństwo, żeby się tylko pokazać i pokazać innym ludziom, że jesteśmy tacy dobrzy. We worship so we can get to know Jesus. My przychodzimy na nabożeństwo po to, aby wielbić Jezusa. We don't worship so we can say, yeah, you know, I'm very good with this speaking in tongues. I'm very good. I have 17 different languages. Nie przychodzimy na nabożeństwo po to, żeby powiedzieć, o, jestem taki dobry w mówieniu językami, znam 17 języków. We worship so we can know who God is. My po to wielbimy Boga, aby poznać Go. We don't read the Bible so we can impress people and go, yes, you know, I know every book of the Bible. My nie czytamy Biblii po to, żeby zrobić na innych wrażenia, że znamy po prostu wszystkie księgi Biblii. All of my Bible is highlighted, it's got marks all over. Pokazać innym, że Biblię mamy taką podkreślaną, kolorową. We do it to know God. My robimy to po to, aby znać Boga. And sometimes we get confused about that. Czasami to nam się myli. Sometimes we get confused about that. We confuse the destination. Czasami myli nam się, jakie jest nasze przeznaczenie. And the journey. I cała ta podróż. If I'm going to go to Warsaw, jeżeli ja mam jechać do Warszawy, and I see a sign that says 50 kilometers to Warsaw. I spotykam po drodze znak, który mówi mi 50 kilometrów do Warszawy. I don't go up to the sign and go, this is the sign. I nie podchodzę i mówię, o, to jest znak. This sign leads to Warsaw. This sign what? This sign leads to Warsaw. Ten znak prowadzi do Warszawy. Hallelujah. Chwała Panu. The sign is here, everyone. Oh. The sign is here, everyone. Sorry, Tom. The sign is here. Znak this jest is tutaj. The sign. Znak jest tutaj. Praise God. Chwała Bogu. Warsaw is only 50 kilometers away. Tylko 50 kilometrów do Warszawy. No. Yeah. I don't look at the sign. Ja nie patrzę na ten znak. I drive past the sign and say, okay, thank you for the directions. Ja po prostu dziękuję, o fajnie, dziękuję za wskazanie mi kierunku. I'm on my way to Warsaw. Jadę do Warszawy. I want to go in your rebuilt old town and see what it looked like. Ja chcę dotrzeć do Warszawy, zobaczyć stare miasto. I want to go into the shops and buy souvenirs for my family. Chcę pójść do sklepów, kupić jakieś pamiątki dla mojej rodziny. Fridge magnets and whatever. What's that? Fridge magnets. Fridge magnets, takie magnesy na lodówkę. I want to see the Polish people in Warsaw and say dzień dobry. Chcę zobaczyć Polaków w Warszawie, powiedzieć im dzień dobry. I don't just want to talk about it at the sign. Nie chcę przecież zatrzymać się przy znaku i rozmawiać z nim. I want to get into the city and experience Warsaw. Ja chcę dotrzeć do miasta i doświadczyć, jak to jest być w tym mieście. We don't just stop at the sign. My przecież nie zatrzymujemy się przed znakiem. The sign is important. Znak jest ważny. Like the sign is like our doctrines. Ten znak to tak jak nasze doktryny. Our doctrines are important because they lead us and point us to Jesus. Doktryny są ważne, bo one nas prowadzą do Jezusa. But you don't study the doctrine just to know the doctrine. Ale przecież nie studujemy doktryn dla nich samych. You study the doctrine to know your God. Przecież poznajemy po to, żeby poznać Boga. That is the point of the whole thing. To właśnie o to w tym chodzi. So to have deep roots, we have to think about what is the goal. Tak więc, jeżeli chcemy mieć dobre po prostu musimy myśleć o tym, jaki jest nasz cel. And then we have these disciplines that can lead us there. I one nas doprowadzą. You know, a spiritual discipline is something that you do. Duchowa dyscyplina to jest coś, co czynimy. That helps you to practice something over time. Pomaga nam to po prostu praktykować pewne rzeczy. That you can't just do by effort. That you can't just do by trying hard. Nie uda nam się to przez staranie się, przez wysiłki. You're doing so well, Tom. Somebody sits at a piano. Ktoś na przykład siada przy pianinie. You don't sit at a piano and go, okay, if I really try hard, I'm going to be able to play Beethoven's Fifth. If I really try hard. Jeżeli będę bardzo ciężko praktykował, to będę w stanie zagrać Beethovena. No, you practice over a period of time and you get better and better, right? Nie, to po prostu przychodzi z czasem, praktykujesz, ćwiczysz. And in the end you can play the stuff you want to play. I po pewnym czasie okazuje się, że jesteś w stanie zagrać to. It's like when I go to the gym and I work out. Tak samo jak w siłowni. Then I go to the gym and I can do like 10 reps. Ja mogę 10 razy podnieść hantle. Doesn't matter how hard I try. Niezależnie jak ciężko będę próbował. I'm not going to be able to do 11 just because I try really hard. Nie uda mi się 11, choćbym nie wiem, jak się mocno skoncentrował. I have to come back the next day. Po prostu muszę przyjść następnego dnia i znowu po prostu ćwiczyć i może uda mi się zrobić 11. And that's what it's like with getting deep roots in God. I tak samo jak z zapuszczaniem korzeni w Bogu. You might pray one day and not feel that really connected with Him. Być może będzie tak, że będziesz się modlić do Boga i będziesz czuł, że nie ma tej łączności z Bogiem. But then you say it's okay. Ale powiesz sobie w porządku. I'm gonna come back again tomorrow. Jutro znowu podejmę próbę. And me and Jesus are gonna talk and we're gonna see how that goes. I
będę rozmawiał z Jezusem i zobaczymy, jak wtedy pójdzie. Because you realize it's a journey towards getting to Him. I zauważysz, że jest to podróż i w pewnym momencie dotrzesz do Niego. When you celebrate and you have a party, jeżeli masz przyjęcie, you can use that as a way to celebrate who God is. Będzie to tak samo jak celebrate party God who He is. Okay, będziesz cieszyć się Bogiem. Or you can sit in silence. Może to być w ciszy. And meditate. Może to będzie medytacja. On the scriptures. Zastanawianie się nad Słowem Bożym. And think about how big God is. I będziesz odkrywał, jak Bóg jest wielki. And think about how much He loves you. I będziesz odkrywał, jak bardzo Cię kocha. And think about what He wants you to do with your life. I odkryjesz plany, jakie Bóg ma dla Ciebie. The silence is not holy. Ta cisza sama w sobie nie jest święta. But we're using the silence to get to Jesus. Ale jeżeli używasz jej po to, aby dotrzeć do Jezusa, you might even decide that you want to give some money or whatever. Możesz odkryć, że możesz podarować komuś jakieś pieniądze. You don't sit down there and say, yeah, I gave 50 lots, but he only gave 25, so I'm warm, yeah. Możesz zauważyć, że ty dałeś na przykład 50 zł, a ktoś dał tylko 25. I pomyślisz, o, jestem bardziej duchowy. God and everyone knows I gave more than that guy. O, wszyscy wiedzą, że ja dałem więcej niż ten człowiek. Because the giving is not the idea. It's about being generous in your spirit. Nie o to tu chodzi. Chodzi, żeby być duchowo, wewnętrznie szczodrym. But let me just say, if you can spend like, I don't know, 100 euros or something. Jeżeli wydasz 100 euro on a jacket. Na marynarkę. Because you like to look good. Bo chcesz fajnie wyglądać. And then you come to church. I przyjdziesz do kościoła. And the offering basket's going past. I jest podawany koszyk na dary. And you find whatever coins you have in your pocket. I włożysz rękę do kieszeni, znajdziesz tam jakieś and you monety. Throw that in the basket. I rzucisz je do. There's something wrong. To będzie to niefajne. It shows where your priority is. I okaże się, że masz niewłaściwe priorytety. It says I have money for looking good. Bo okaże się, że masz pieniądze, żeby fajnie się ubrać. But I don't have money for God's mission. Ale nie masz pieniędzy na to, żeby ofiarować na dary. Okay, that was just a side note. Nobody asked me to say that. I just said it. You can use giving as a way of connecting with God. A więc dawanie może być sposobem na złapanie tej łączności z Bogiem. Or service as a way of connecting with God. Tak samo służba. But what is your priority? Is God your priority? Ale czy Bóg jest moim priorytetem? In Matthew chapter 6 verse 33 it says seek first the kingdom of God. W Ewangelii Mateusza 6:33 jest powiedziane, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego. And all his righteousness. I jego sprawiedliwości. And all these things will be added unto you. A wszystko inne będzie wam dodane. That God must be your number one priority. Pan Bóg musi być priorytetem numer jeden. And when you look in your diary, gdy będziesz spoglądać na swój dziennik, is there time for Jesus in there? Czy jest przepraszam, gdy będziesz patrzeć na swój rozkład dnia, czy będzie tam czas dla Jezusa? I'm not talking about all your busy things that you do. I'm saying, do you have time where you pray? Czy jest czas, czy masz czas na to, żeby się modlić? And when you build that relationship? Gdy budujesz tę relację z Bogiem? You think you can just build up a relationship with a girl, walk up to her on the street and say, marry me? Czy myślisz, że jest tak, że budzisz się i pewnego dnia spoglądasz na dziewczynę i mówisz, czy wyjdziesz za mnie? And then she's just going to say, yes, okay. I ona mówi, tak, oczywiście. Every relationship has to be built up, and it's the same with your relationship with God. Nie, każda relacja między ludźmi wymaga czasu i tak samo jest z Bogiem. We live in the technology age where everyone can take their iPhone and get an app straight away. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie żyją szybko, chcą włączyć swojego iPhone'a i żeby on natychmiast się uruchomił. So we're tempted to think that spirituality is the same. I mamy taką pokusę, żeby myśleć, że w życiu duchowym jest podobnie. I just have to pray and then God will zap me with the Spirit and then I'll be perfect. Ja się pomodlę, Pan Bóg ześle Ducha Świętego na mnie i będę doskonały. I just pray and then I just pray really hard and God zaps me with the Spirit and that's all I need to do. It's fine, it's great. I just pray and God zaps me with the Spirit and I don't need to do anything else. I będę się modlił, Pan Bóg ześle swojego ducha i niczego więcej nie będę potrzebował. That is really not the way this thing works. Nie, to nie w ten sposób się dokonuje. It's a process and you develop and you grow. Jest to proces, wymaga czasu, wzrastania. And as my friend, good friend Eddie Hippolyte says, jeden z moich przyjaciół, Eddie, mówi, do not let anyone try to put you in a spiritual microwave.
Nie pozwól, żeby ktoś cię umieścił w takiej duchowej mikrofalówce. You can't microwave yourself into being what God wants you to be. Just ping. Nie możesz włożyć siebie do mikrofalówki i po prostu za moment będziesz taki, jaki Bóg chce. Two minutes, I listened to a sermon and now I'm ready. Dwie minuty, posłuchałem chwilę kazania i już jestem gotów. Or I just need to get this person to pray for me, then I'll receive the Holy Spirit and then I will be yes. Albo ktoś podejdzie do mnie, nałoży ręce, pomodli się i to już będzie this to. This is a process. Nie, jest to proces. It is a process. Jest to proces. You can't just go through one prophecy Bible study and then think, yeah, now I'm perfect. Now też nie dokona się to przez jakieś seminarium na temat proroctw biblijnych. I know all the prophecies now, so. Znam już proroctwa, wszystko w porządku. So it's okay. Już wystarczy, tak. It's a process where God is turning you into who you're supposed to be. Jest to proces, podczas którego Bóg przemienia cię na osobę, którą masz być. Why are we in such a rush with the spiritual stuff? We're not in a rush with anything else. Dlaczego tak się bardzo śpieszymy w tych duchowych sprawach? You can't go to college for 3 months and come out and be a doctor. Nie można pójść na studia i w ciągu trzech miesięcy zrobić doktorat. You'd be worried if you went to your doctor and he said to you, yeah, I studied for 3 months. Okay, now take off your jumper. Więc byłoby to naprawdę... Lift up your shirt, I'm going to examine you. You'd be like, no! Gdyby ktoś został lekarzem w ciągu 3 miesięcy i przyszedł do niego pacjent i powiedział mu, że w 3 miesiące został lekarzem, no to taki pacjent na pewno by się bardzo przestraszył. Really? I want the proper doctor who's been educated the full time. Ja chciałbym mieć takiego lekarza, który naprawdę został dobrze wykształcony. We don't want to be 5 minute Christians. Myślę, że nie będziemy w ciągu 5 minut chrześcijanami. Oczywiście, może to się stać. In 5 seconds. W ciągu 5 sekund. When you just say Jesus, come into my life. Powiesz Jezu, wejdź w moje życie. But you still have to grow, and it doesn't just happen because you come to church. Ale ty wciąż musisz wzrastać. It doesn't just happen because you get older. I to nie dzieje się tylko dlatego, że ktoś jest na przykład dorosły. Dzieje się to wtedy, ponieważ gdy zdecydujesz, że chcesz spędzać czas z nim. Somebody said just because you sit in a garage it doesn't make you a car. Ktoś powiedział, że to, że siedzisz w garażu, nie znaczy, że jesteś samochodem. You have to be active in your faith. Musisz być aktywny w swojej wierze. And I'm fed up of hearing people that want to blame the church. Wiem, że są ludzie, którzy chcą mówić złe rzeczy na temat say, kościoła. Yeah, I'm just not spiritual enough and it's the church's fault, I'm afraid. Ja na przykład będą mówić, że nie jestem odpowiednio duchowy, ponieważ to jest wina kościoła. Like when you're at church for a few hours once a week. Czasami ktoś idzie do kościoła na 2 godziny w tygodniu. That's if you come every week. Gdy przychodzimy co tydzień. I don't know, you're probably very faithful here in Poland. Ja mam nadzieję, że wy przychodzicie do kościoła. On Wednesday night as well. Również na spotkania w środowe. It's packed in the church on Wednesday night. Tak, w środę wieczorem na pewno jest mnóstwo ludzi. Wszyscy przychodzą na spotkania modlitewne. And when Sabbath school starts in the morning, it's packed because everyone comes on time. What's that? When school? Everyone comes on time to Sabbath school too. I na szkołę sobotnią wszyscy przychodzą na czas, jest mnóstwo ludzi. And then we don't take it seriously and then we blame the church. Czasami nie traktujemy tych rzeczy poważnie i wtedy oskarżamy Kościół, że to jest wina Kościoła. It has to be your decision to grow. Ale to przecież chodzi o twoją decyzję, to twoja decyzja. All right, before I move on, it's like this. It's like this. Jest to tak. God's spirit and all of this stuff is like the shower. You know, like a shower. Duch Święty działa podobnie jak water, prysznic. Shower. God's spirit is always falling. God's spirit is always falling. Fully? Is always coming. Duch Święty zawsze spada. What do you do? A my co mamy zrobić? You step under it. Po prostu musimy wejść. You step under it when you open your Bible. I to jest właśnie coś takiego, gdy otwieramy naszą Biblię. You step under it when you share your faith with somebody. I jest to tak samo, gdy dzielimy się wiarą z innymi ludźmi. You step under it when you decide that you're going to watch a sermon online. Gdy chcesz obejrzeć na przykład kazanie. Hello to those at home. We love you as well. We know kochamy tych wszystkich, którzy nas teraz oglądają. It makes us feel good to know you're there. I cieszymy się, że wy tam jesteście. I just thought I'd say something to them. Is that okay? I'm not being unfaithful to you. I love them and you. Ja wszystkich kocham. Tych, którzy tutaj są i tych, którzy oglądają nas online. But it's something that develops over time. I to dzieje się poprzez praktykowanie. Dzieje się to w czasie. Roots don't grow overnight. Nie zapuszczamy korzeni tylko w ciągu... Nie dzieje się to w ciągu 24 godzin. But when you're in a healthy situation with your God,
Ale gdy mamy tą zdrową relację z Bogiem, then your roots can grow. Wtedy nasze korzenie będą rosły. Then you can think about the next level. I wtedy możemy pomyśleć o kolejnym Some przypadku. Fell among thorns. I mamy też tutaj ziarno, które padło między ciernie. So it's better than the path because it went in. Jest lepsze, jest ta sytuacja jest lepsza niż gdy ziarno pada na drogę. And it's better than the rocks because it went deep. I też jest lepsza sytuacja niż z ziarnem, które pada na ziemię skalistą. But the problem is there are some thorns that are growing with it and they're choking it. Ale tutaj mamy taki problem, że pojawiają się ciernie, które otaczają to ziarno. So you can see I started to choke Tom as an illustration, but then I thought that would be a bad idea, so then I changed my mind and I stepped back. A więc ja przez chwilę chciałem tak otoczyć Tomka, ale myślę, że to nie była zbyt dobra ilustracja, dlatego się wycofałem. Yeah, you're not allowed to choke your interpreter, even if it's for the sermon. That's not allowed. Takie coś nie jest, nie powinno się pojawić nawet na kazaniach. Okay, I'm gonna move on, because you guys didn't get that joke at all. I thought it was funny. Że pójdziemy dalej, nie zrozumieliście tego żartu, tak więc kontynuujemy. I personally stand by it as valid, so whatever. Thorns. A więc ciernie. That's like us too, right? Tak jak my. You're growing in your faith and then thorns come along. A więc zrastamy, thorns ale pojawiają się ciernie. Thorns can be a relationship. To może dotyczyć jakiejś naszych znajomości. That person that tries to pull you away from God. Może pojawić się przy nas osoba, która będzie nas odciągać od Boga. You've stood up and you've decided, I want to be what God wants me to be. My chcemy być kimś, kim Bóg chce, byśmy byli. But maybe they don't want that and they try and pull you away. Ale naszym znajomym się to nie podoba i odciągają nas That's od not tego. A person, that's a thorn in your Christianity. To jest właśnie taki cierń w naszym chrześcijańskim życiu. Thorns can be things that we go through. Może te ciernie to również sytuacje, przez które przechodzimy. You know, God allows us to go through things sometimes. Czasami Pan Bóg pozwala na to, abyśmy przez takie sytuacje przechodzili. I don't believe God sends problems, but he uses problems to help us to grow. Ja nie sądzę, że Pan Bóg zsyła na nas takie problemy, ale myślę, że on pozwala, aby one były, abyśmy wzrastali. It's like GPS. You know GPS on the car? To tak jak GPS w samochodzie. Like you're trying to get towards God. Chcesz jechać w kierunku Boga? You're trying to get to where you and him are like that. Are close. Chcesz dotrzeć do takiego momentu, kiedy wszystko będzie dobrze, będziecie połączeni. Maybe there's a thorn that distracts you and you turn left. Ale pojawia się taki cierń, skręcasz w lewo. The good thing about God. Ale dobra rzecz na temat Boga jest is that even though you turned left, he's like GPS. Że nawet jeżeli skręcisz w lewo, on jest jak GPS. He'll start to calculate a new route for you. I on wytyczy nową ścieżkę dla ciebie. We'll say, okay, after 12 yards, turn right. I powie, że za 20 kilometrów skręć w prawo. So you can get back on track to being close to him. I on chce doprowadzić ciebie do takiej sytuacji, kiedy znowu będziesz z nim But blisko. These thorns always come. I te ciernie zawsze się pojawiają. And thorns are like a test of your Christianity. I te ciernie w jakiś sposób sprawdzają nasze chrześcijaństwo. You get to see if your Christianity is real or not. You can see what? You get to see if your Christianity is real or not. W ten sposób przekonasz się, czy twoje chrześcijaństwo jest autentyczne, czy też nie. Because when I'm at home in my room, gdy ja jestem w domu, w moim pokoju, I can pretend I'm the holiest person alive. Ja mogę udawać, że jestem świętą osobą. I read my Bible this morning. Ja czytałem Biblię rano. Psalm 71. Psalm 71. And I'm very holy. Jestem bardzo święty. And then I have to step out onto the street. Ale muszę wyjść na zewnątrz. And meet people. I spotkać ludzi. And then as I step out onto the street, i gdy ja wychodzę na ulicę, and I'm driving in my car, czy jadę samochodem, someone pulls in front of me. Ktoś pojawia się przede mną. And I have to brake hard. Ja muszę hamować, żeby w niego nie uderzyć. And then I'm like, oh! I wtedy zaczynam mówić coś. What's this guy doing? Co on tam robi? Doesn't he know I'm driving here as well? Czy on nie widzi, że inni też tu są na drodze? And I really get to test out my Christianity. W ten sposób sprawdzam, czy moje chrześcijaństwo jest autentyczne. I get to test out if I'm patient. Sprawdzam, mogę przekonać się, czy jestem naprawdę cierpliwy. I get to test out if I'm kind. Mogę sprawdzić, czy jestem dobrą osobą. I get to test out if I really love people. I wtedy mogę się przekonać, czy kocham ludzi. When they do stuff to me like this. Gdy oni robią takie rzeczy. A trial is a place where God allows you to test out your Christianity if it's real. Tak więc przez takie przeciwności mogę przekonać się, czy moje chrześcijaństwo jest autentyczne. Because how do you grow? Jakbyśmy inaczej Does God just fill you with lots of love?
Pan Bóg cię wypełnił swoją miłością. Just like I just love everybody. I wtedy ja kocham wszystkich. I love Tom. Kocham Tomka. I love Mark. Kocham Marka. I just love all of you Polish people. Wszystkich polskich ludzi. And God has just given me this love for you. And I mam tę miłość do nich. And I'm so grateful. Jestem wdzięczny. Like, yeah, maybe God will just fill you with this amazing love feeling. Może Pan Bóg da rzeczywiście mi takie uczucia. Christianity is not just a feeling. Ale chrześcijaństwo to nie tylko takie odczucia. Christianity is God giving you potential and places where you can grow. Pan Bóg również da takie miejsca, takie sytuacje, gdzie będziesz wzrastał. The only way to be humble is for God to put you in a position where you have to be humble. Nigdy nie będziemy pokorni, dopóki się nie znajdziemy w sytuacjach, gdzie możemy przećwiczyć, jak to jest być pokornym. It doesn't just necessarily fill you with humility, like. Niekoniecznie Pan Bóg nas wypełni pokorą. You walk around and go, yeah, I'm very humble. Pewnego dnia się obudzimy, powiemy, tak, jestem bardzo pokorny. Jestem najbardziej pokorną osobą na świecie. You know, there was a guy in a church and he was very humble, so they gave him a badge that said most humble guy. Wiecie, był taki człowiek w kościele, który sobie nawet taką plakietkę przyczepił, najbardziej pokorny człowiek. But then they had to take it away because he wore it. You know, ale później musiał to ściągnąć. Because that was a contradiction, because he said he was humble, right? To była pewna sprzeczność, gdy on okay, to for, nosił, for, czy mówił o sobie. For most of you, that just went over your head, and then for others of you, you smiled because you got it, but okay, fine. Sorry? You pray to be patient. Modlisz się o cierpliwość. And then all of a sudden, everywhere you go, there's traffic. Gdy pojawiasz się na drodze, jest korek. I know there's a lot of traffic in Warsaw, right? Wiem, że w Warszawie jest dużo korków. Or you pray to be patient and then you go to the supermarket. Modlisz się o cierpliwość, idziesz do sklepu. And the queue is the longest it's ever been. I kolejka jest tak długa jak nigdy wcześniej. And you're like, Jesus, please come back soon. I wtedy modlisz się, Jezu, powróć szybko. Because I just cannot survive this queue. Ponieważ ja nie dam rady stać w takiej kolejce. Idziesz do innej kasy, żeby znaleźć krótszą kolejkę. But that morning you prayed for patience. Ale przecież rano modliłeś się o cierpliwość. And now God has given you an opportunity to be patient. I teraz Pan Bóg daje ci możliwość, żeby ćwiczyć cierpliwość. When you see the queue, you should say, "Hallelujah, Jesus." Kiedy widzisz taką kolejkę, powinieneś powiedzieć, chwała Panu. You are with me. Ty jesteś ze mną. And you answer my prayers. I odpowiedziałeś moje modlitwę. Now let's wait in Jesus' name. Teraz w imieniu Jezusa będę czekał. Będę stał cierpliwie. God gives you opportunities to try out your Christianity. Tak więc Pan Bóg daje nam takie możliwości, aby ćwiczyć tą naszą cierpliwość. And every thorn is an opportunity. Tak więc każdy cierń to jest nowa możliwość. One of my friends knows this. One of my friends knows this. Jeden z moich przyjaciół wie o tym. He lost his job a few years ago. Kilka lat temu stracił pracę. And he has always had a job. Zawsze miał pracę. When we left school at 17, he had a job. Kiedy skończyliśmy szkołę, on już od razu miał pracę. And all the way up to a few years ago, he had a job. I aż do tych kilku lat wstecz, on cały czas miał pracę. But then he lost his job. He got fired. I tym razem stracił pracę, zwolnili go. Because they have financial crisis, right? Ponieważ jest kryzys finansowy. And he tried so hard to get another job. Bardzo starał się o inną pracę. 1 month went by, no job. I minął miesiąc i zero pracy. 2 months, 3 months, dwa six miesiące, months, trzy no miesiące, job. Cztery miesiące. So I spoke to him, because I know him. Rozmawiałem z nim, ponieważ dobrze się znamy. He's very proud. Jest takim dosyć dumnym człowiekiem. He wants to look after his family. On musi przecież zajmować, troszczyć się o swoją rodzinę. And I knew it was very hard for him not to have a job. I wiem, że to jest dla niego bardzo ciężki czas, kiedy so nie ma pracy. How you doing, bro? Tak więc zapytałem, no bracie, jak tam leci? We call each other bro. Nazywamy się braćmi. Short for brother. Taki skrót od that's what that brata. Means. Just explain bro. That. Bro, brother. Nazywałem się bro. That's what that is. I said bro. Tak więc powiedziałem do niego bro. How you doing? Jak leci? He says, yeah, not so good, man. No, niezbyt dobrze. I just trying so hard to get a job, I just can't find a job. Tak więc próbowałem znaleźć pracę i nie mogę. He said, I don't feel like a man. Teraz się już nie czuję jak prawdziwy mężczyzna. Don't feel like a provider, I can't deal with this. Nie czuję się, jakbym był naprawdę osobą, która ma się zajmować rodziną. So then I said something risky. Powiedziałem coś takiego dosyć ryzykownego. I said, bro. Powiedziałem, drogi, mój bracie. Maybe you're looking at this the wrong way. Może patrzysz na to w niewłaściwy sposób. I said you've been working since you were 16, 17 years old. A więc pracowałeś od czasu, kiedy miałeś 16, 17 lat. And you've always had a job. Zawsze miałeś pracę. And you've always been working. I nigdy nie było czasu, kiedy nie miałeś pracy. I said you know you're not lazy, don't you?
nie jesteś jakimś leniem. He said, but I feel lazy. Ale on powiedział, ale czuję się jakbym I said, yeah, but you've been trying to find a job, you just can't find one. Ale przecież ty starałeś się znaleźć pracę, to nie twoja wina. He said, it's just so hard. A on mówi, ale to jest tak ciężkie. I said, maybe you're looking at this the wrong way. Może patrzysz na to w zły sposób. Maybe this is a thorn for you right now. Może to jest dla ciebie jakaś taka próba, taki cierń. Maybe God is trying to let you see that you should just take this time. Może Pan Bóg chce ci powiedzieć, że ten czas powinieneś wykorzystać. And spend some time with your family. I spędzić więcej czasu z rodziną. And reconnect with people that you know. I również przybliżyć się do ludzi, których znasz. Maybe you should go and study a course. Może jakiś kurs powinieneś sobie zrobić? Maybe you should go and work out, do some training. Może powinieneś troszeczkę poćwiczyć? Like, take this time for you because you might not get this ever again. Wykorzystaj ten czas, bo być może nie będziesz miał nigdy więcej takiej możliwości. When you get a new job, you're going to be working all the time. Bo jak dostaniesz nową pracę, będziesz znowu ciągle pracował. And I know you want to get a job. I wiem, że dostaniesz pracę, ale gdy masz ten czas, gdy oczekujesz tej nowej pracy, niech Pan Bóg dokona coś w tobie. I on mówi, tak, zrobię to. Więc on zrobił jakiś kurs i nauczył się nowych rzeczy. I to, czego się nauczył, umieścił na swoim CV. And then he gets a new job. I wtedy dostał tę pracę. And they paying him more money than he was getting before. I teraz zarabia więcej niż wcześniej. Because God can turn the things that we think are thorns into opportunities. Ponieważ Pan Bóg może obrócić te rzeczy, które wydaje się nam, że są cierniami, na nowe możliwości. Sometimes we're just looking at it in the wrong way. Czasami patrzymy na te rzeczy w zły sposób. Every problem is an opportunity for God to do something amazing. Każdy problem jest jakby wyzwaniem dla Boga, żeby coś nowego dla nas zrobić. But sometimes because our hearts are hard. Ale czasami nasze serca są zbyt twarde. And we don't have any roots in God, in His hope. I nie mamy tych korzeni zapuszczonych w Bogu, nie mamy nadziei w Nim. In His word. Nie mamy nadziei w Jego Słowie. In the teachings of His church. Czy w nauczaniu Kościoła. In the moving of His spirit. I doświadczaniu Jego Ducha. We don't believe the opportunities and see them when they come. I wtedy nie widzimy tych możliwości, kiedy one nadchodzą. I want to tell you about another thorn. Chciałbym wam powiedzieć o jeszcze innym cierniu. There was a girl in my church in London. Była pewna dziewczyna w moim zborze w Londynie. She always sang very loud. Ona zawsze pięknie, głośno śpiewała. Every song very loud. Każdą pieśń głośno śpiewała. One lady from the church. Jedna kobieta z kościoła. Looked at her. Spojrzała na nią. And said, you shouldn't be singing that song. You should not? You should not be singing that song. Yeah, she I powiedziała do niej, nie powinna śpiewać tej pieśni, tak? Because you are not living what that song says. Ponieważ ty nie żyjesz według tego, o czym mówi ta pieśń. I was so upset. I byłem smutny, gdy to usłyszałem. I said to the lady, whose side are you on? I said, whose side are you on? Po której stronie ty jesteś, zapytałem tej kobiety. What do you want to be true? Co chcesz, żeby było prawdą? The life that she lives outside of church? Czy chcesz, żeby ona żyła na zewnątrz kościoła? Or the life that she lives when she's in church? Czy woli, żeby była w kościele? I said, I'm voting for the song. Ja? Voting? I'm voting, yeah. Mm-hmm. Jeszcze raz. Ja wolę, żeby była w kościele. Yeah, because that's the person I want her to be. Ja chcę, żeby ona tutaj była. You see, you're looking at her as a thorn. Ty patrzysz na to jak na cierń. But what she is really a potential believer. Ale w niej jest potencjał. I believe God can make that song true for her. Ja myślę, że Pan Bóg może sprawić, że ta pieśń będzie prawdziwa w jej życiu. I believe God can change her. Ja wierzę, że Bóg może ją zmienić. I believe God can do the impossible. Ja wiem, że Bóg może coś zmienić niemożliwe. She's not so far away that God can't do it. Myślę, że nie jest daleko od tego miejsca, kiedy Pan Bóg może zmienić ją. So I asked the lady which side she was on. Czyli wtedy zapytałem tę kobietę, po której stronie ty stoisz? Because all she saw was a thorn. Ona widziała tylko cierń w niej. But what I saw was my new personal ministries leader. A ja widziałem w niej osobę, która może zająć się na przykład jakąś służbą w zborze. What I saw was my new church treasurer maybe. Widziałem w niej na przykład nowego skarbnika. What I saw was my new worship leader maybe. Może mogła być nowym liderem w służbie uwielbieniowej. What I saw was a pastor maybe. Może mogła być nawet pastorem. What I saw was a person in different church built offices. You know what I'm talking about. What I saw was someone who would be a Christian one day. Widziałem w niej osobę, która może pewnego dnia być prawdziwą chrześcijanką. Not a thorn.
a nie cierniem. An opportunity. A więc tu była pewna możliwość. For God to do something amazing. Aby Bóg uczynił coś niezwykłego. But do we believe it? Ale czy my w to wierzymy? Do we believe it? Czy my w to wierzymy? Some of the seed fell on good soil. Ale w końcu pewne ziarno padło na dobrą, żyzną glebę. A soft heart. Miękkie serce. A deep relationship with God. Głęboka relacja z Bogiem. That's a process and not an event. To jest proces, a nie tylko jakieś szybkie zdarzenie. A person who turns thorns into opportunities. A person who turns thorns into opportunities. Osoba, która zmienia ciernie na możliwości. That's good soil. To jest dobra ziemia. We need some good soil Christians. Gdy mamy taką właśnie chrześcijanina dobrej ziemi. Anyone can stick around when everything's great. Każdy na pewno chętnie będzie tam, gdzie wszystko się fajnie dzieje. But where are the Christians who are willing to hang around when stuff gets tough? Ale gdzie są ci chrześcijanie, którzy chcą być tam, gdzie jest są wyzwania? When everything's not working out in your church the way it should, who's willing to stay and fight? Kto chce być tam, gdzie w kościele dzieje się coś niepozytywnego i chce zrobić coś z tym? Who's willing to say this is our church and we're going to allow God to work inside of it? Gdzie będzie taka osoba, czy jest taka osoba, która powie, pozwólmy Bogu, aby zmieniła to. It's easy to give up. Jest łatwo poddać się. It's easy to criticize. Jest łatwo krytykować. But it's more difficult to stick with it when the going is hard. It's more difficult to stick with it when things are hard. Ale jest o wiele trudniej zaangażować się, gdy sytuacja jest naprawdę ciężka. When it's hard for you personally because you've got things happening in your life. When it's hard for you personally. Jeżeli jest ciężko dla ciebie, bo masz problemy na przykład. And when it's hard for us as a community. I może być też dla nas ciężko jako dla społeczności. But that's what good soil is. Ale właśnie tak dzieje się z tą dobrą glebą. Good soil says I'm in this fight and we're going to win this fight. Good soil says I'm in this fight and we're going to win this fight. Ja gdy jestem w tej dobrej ziemi, to mówię, będę walczył w tej walce. Yeah, wygram. Good soil says, yeah, I can see some problems, but I can also see some solutions. I powiemy wtedy może tak, widzę problemy, ale na pewno są rozwiązania. Like, bring me the people who can point out the problems and the solutions. Those are the ones I like. Ja chciałbym widzieć ludzi, którzy wskazują na problemy, ale też i na rozwiązania. That's healthy. To jest zdrowe. It's unhealthy to just see problems everywhere. Problem there. Thank you, goodbye, I'm going home. Sytuacja jest niezdrowa wtedy, kiedy widzimy ludzi, którzy ciągle mówią to jest źle. We don't need that kind of help. Takich pomocy chyba raczej nie potrzebujemy. I love the people who come to me and say, Pastor? Lubię takich ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią, pastorze? Church is a mess. Jest problem w kościele, jest bałagan. But I'm here for you. Ale jestem tutaj, aby pomóc. We're in this to win this. My musimy to zmienić. Oh, I tell you what, when I've got 10 of those ones around me, gdybym miał 10 takich osób, we can do anything. Moglibyśmy wszystko dokonać. We can do anything. My wszystko moglibyśmy Because dokonać. We got people who believe. Gdy mamy ludzi, którzy wierzą, you are the church. My jesteśmy kościołem. You are the good soil. Jesteśmy dobrą ziemią. There's no point in us talking about how church is bad. If we say church is bad, then that's we're bad. Nie ma sensu mówić, że są problemy, my jesteśmy źli, kościół jest zły. Because we're the church. My mamy zmienić kościół. And we say, my jesteśmy kościołem. Nothing ever changes. It's always the same. Czasami mówimy, going home. Nic się nie zmieni, nic nie zrobimy, lepiej iść do domu. Always the same story. O, ciągle ta sama historia. Oh, I'm going home. Idę do domu. Poddaję się. When you do that, you know what you're doing? Gdy tak postępujemy, you're continuing the problem. To jeszcze pogłębiamy problem. We have to be able to say, yeah. Powinniśmy powiedzieć tak. There might be some problems. Są może problemy. But together. Ale razem. Together. Razem. We can solve them. Możemy je. Together. Pokonać. We can allow God to use us. Możemy pozwolić Bogu, aby nas użył. Together we can create good soil. I w ten sposób będziemy mieli do czynienia z dobrą ziemią. And then we go forward. I osiągniemy to, co trzeba. That's the church I want to be a part of. I to jest kościół, którego chciałbym być częścią. I want to be a part of a good soil church. Chciałbym być częścią takiego kościoła, w którym jest dobra gleba. I want to be a part of a church that really loves people, right? We love each other. Chciałbym być częścią kościoła, który kocha się nawzajem, ludzi, którzy się kochają. I want to be a part of a church that doesn't always just stick with the people who are always getting it right. Nie chciałbym częścią kościoła, gdzie ludzie I
którzy co? I'll wait. Którzy zawsze mają rację. You know, I also want to be a part of that church where people don't glory in their sin, right? Where people don't like, you know, say, yes, I did this and you have to forgive me. Nie lubię ludzi, którzy mówią, to zrobiłem, ale ty musisz mi to przebaczyć. Like, sometimes as a pastor, people do stuff that's wrong. Czasami ludzie robią rzeczy, które są złe. And then they say, yeah, but the Bible says you have to forgive, so you have to forgive, forgive, forgive. Ale wtedy przychodzą ludzie i mówią, ale musisz mi przebaczyć, bo Biblia mówi, że trzeba przebaczyć. I know the Bible says they have to, you have to forgive. Wiem, że Biblia mówi, że but mamy you przebaczyć. See what you're doing here? Ale co like, my tutaj robimy? You did something wrong. Robisz coś złego. And then people might have a problem forgiving you. I ludzie mogą mieć problem, and żeby ci you're przebaczyć. Turning, you're turning them into the bad guys. I wtedy wy po prostu winę składacie na nich. Because they're not forgiving you quick enough. Ponieważ oni nie potrafią not, tak szybko I'm przebaczyć. I'm not sure if that's a good Christian attitude to have. I nie wiem, czy to jest właściwe podejście. Like they've turned the people who were sinned against into the sinners. Kiedy zmieniamy ludzi przeciwko którym my zawiniliśmy i ich obarczamy winą. That's not healthy. To nie jest zdrowe. I want to be a part of a church. Ja chciałbym być częścią kościoła. Where people are positive. Gdzie ludzie są pozytywni. Where people just say, yeah, you know, it was good. I gdy ludzie mówią, tak, to było dobre. I got something out of it. Ja coś like, z tego skorzystałem. We sit down and when the sermon's finished, after your pastor's finished, you start talking about the sermon, the pastor. I to jest niesamowite, kiedy kończy się kazanie i ludzie zaczynają mówić o kazaniu. It was so bad, it was so bad. A gdy ludzie, nie lubię, gdy ludzie mówią, że kazanie było złe. Didn't stop, he just went on and on and on. O nie, nie. So bad, so bad. Nie, do niczego. Instead of looking at the sermon and saying, what could you get out of it? Ale czy nie byłoby lepiej, gdyby ludzie spojrzeli na to, co mogą wyciągnąć dla siebie z tego kazania? When I listen to a sermon, I'm not trying to think about, okay, well, did he start the right way? Was he good? Is it good? Was it good? Ja, gdy słucham kazania, nie zastanawiam się, czy tam wszystko było właściwe. I'm thinking, what can I live? Ja raczej zastanawiam się, z czego ja mogę skorzystać. What can I apply to my life? Co mogę zastosować do swojego życia? That's good soil. To jest dobra ziemia. When you come to church, are you bringing worship? Gdy przychodzisz do kościoła, to chcesz razem z innymi wielbić Boga? Are you bringing positivity? Czy przynosisz coś pozytywnego ze sobą? Are you bringing encouragement to your fellow Christians? Czy przynosisz zachętę dla innych chrześcijan? Do you say to your pastor, pastor, I baked this cake for you? Czy jesteś osobą, która przyjdzie do pastora i powie, o pastorze, upiekłam dla ciebie to ciasto? Sorry. Sorry. Do you say to the person who did the offering that was very good? Gdy ktoś składa jakiś dar i mówicie, o, bardzo dobrze. You're so good at collecting the offering. O, jest to wspaniałe. And I praise God that you're here instead of somewhere else. And so? And I praise God that you're here instead of somewhere else. I cieszę się, że jesteś tutaj. That's good soil. A nie gdzie indziej. To jest dobra ziemia. That's good soil. To jest dobra ziemia, dobra gleba. Dobra gleba. Dobra gleba. Dobra gleba. Ziemna. Żyzna ziemia. Żyzna ziemia. I love it. It sounds so cool. And it sounds really cool speaking. Żyzna ziemia. Fajnie to brzmi. Żyzna ziemia. Increasing and growing. Increasing? Increasing and growing. A więc wzrastanie. No one wants to join the church if we just argue all the time. Nikt nie będzie chciał przecież przyłączyć się do kościoła, gdzie ludzie się kłócą ze sobą. So let's love each other. A więc dlatego kochajmy się nawzajem. That's good soil. To jest żyzna ziemia. That's good soil. To jest dobra ziemia. All right, we're done here. This is what I want to say. To jest to, co chciałbym powiedzieć. I'm going to make an appeal to you tonight. Chciałbym zaapelować do was. I don't know where you are in your life. Nie wiem, w którym miejscu w życiu jesteście. Maybe you're in the place where your heart is the path. Może wasze serce jest tak jak ta twarda droga. And your heart is hard. Serce jest utwardzone. And you want to say, God, może chcesz powiedzieć Bogu, give me a soft heart for you. Daj mi, Panie, miękkie serce dla Ciebie. Give me a heart that can receive you. Daj mi takie serce, gdzie będę mógł Ciebie przyjąć, zaakceptować. I've realized something about myself and I want to share it with you. Zdałem sobie sprawę coś na temat mnie, chciałbym Wam to I'm powiedzieć. A pastor, right? Jestem pastorem, prawda? So I want to help people. Ja chcę pomagać ludziom. If somebody
needs prayer, then I'll say I'll pray for you, brother. Gdy ktoś chce, pragnie modlitwy, ja będę się modlił za tą osobę. If somebody needs help with a Bible study, I'll say I'll give you a Bible Jeżeli study. Jeżeli ktoś chce poznać Biblię, to ja będę z tobą But czytał. But you know what I have a problem with sometimes? Ale wiecie, z czym mam czasem problem? I have a problem with people praying for me. Mam problem, żeby ludzie się za mnie modlili. Because I'm supposed to be the one that prays for people. Ponieważ to ja jestem tą osobą, która powinna się modlić za innych. I don't need you guys to pray for me. Przecież ja nie potrzebuję was, żebyście wy się za mnie modlili. I've realized that sometimes I want to help. A ja zdałem sobie sprawę, że ja też potrzebuję But pomocy. I don't want to be helped. I don't want to be helped. Ale ja nie chcę, żeby ludzie mi pomagali. That's a hard heart. To jest właśnie ciężki moment. Because if you're not willing to accept help from people, bo jeżeli nie chcesz zaakceptować pomocy od innych, it also closes you off from accepting help from God. To również zamyka twoje serce na przyjmowanie pomocy od Boga. And as Adventists, jako Adwentyści, we have a lot of the answers. Mamy We have a lot of the answers, right? Mamy dużo odpowiedzi. And sometimes it puts us in a place where we feel like we don't need any help from anyone. It's okay. Czasami właśnie uważamy, że nie potrzebujemy pomocy. I don't need you to pray for me because Ja nie potrzebuję, żebyś się za mnie modlił. I don't need you. Ja nie potrzebuję ciebie. That's not a good spirit. To nie jest właściwy duch. We need to have a humble spirit. My musimy mieć takiego pokornego ducha. A humble spirit says I'm open for God, I'm open for you. Pokorny duch mówi, jestem otwarty na ciebie, na ducha, you wanna pray na Boga. For me? Okay, yes, you can pray. Jeżeli chcesz się modlić za mnie, What's the problem? What's going on in your heart when you don't want people to pray for you? Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś się za ciebie modlił, to co tam jest w tym sercu? Like someone says, can I pray for you? No, thank you. I ktoś mówi, może się będę modlił za ciebie. I've had enough prayer for today. I'm full. Ja już mam wystarczająco modlić dzisiaj. Dziękuję. For me, that's one of the ways I've seen. My heart might be a bit hard here. Więc ja coś takiego zauważyłem u siebie. So I need to be open. Ja muszę być otwarty również, to be helped, aby zaakceptować pomoc as well as to help. Tak samo, aby móc innym pomagać. Yes, it's good stuff. To jest to. God will give you a soft heart tonight. Dzisiaj Pan Bóg chce wam dać mięsiste serce. I don't know what's made your heart hard. Nie wiem, co się stało, że twoje serce jest twarde. Disappointments. Może to były jakieś rozczarowania. People have treated you badly. Może ktoś cię źle potraktował. Bad things have happened in your life. Może jakieś złe rzeczy się zdarzyły. I don't know what. Nie wiem, co to jest. But God says tonight, I will give you a soft heart Ale again. Pan Bóg obiecuje, że da ci znowu miękkie I'll serce. Break up all that stuff that's around your heart and I'll get right into it. Pan Bóg przedrze się przez to, co chroni twoje serce, blokuje go i do samego serca dotrze do twojego serca. Some of you are like the rocky ground. Niektórzy może są jak ta skalista gleba. You haven't had a deep relationship with Jesus. Nie było tej zbyt głębokiej relacji z Jezusem. You've come to church, maybe. Może przychodziłeś do kościoła. Haven't read your Bible at home. Może czasami czytałeś Biblię w domu. Haven't prayed. Może nie modliłeś się za bardzo. For yourself. Za siebie. Maybe you've always been putting your spirituality on someone else. Może chciałeś, żeby ktoś inny był odpowiedzialny za twoją duchowość. I have to go to this prayer meeting or this Bible study for my spiritual life. I może myślałeś, że wystarczy pójść na jakieś spotkanie modlitewne, inni się będą za mnie modlili. And that can be okay. Może to być pomocne. But some of us have to make the hard decision of saying, I'm going to choose Jesus every day. Ale może każdy z nas powinien taką decyzję podjąć, aby przyjmować Jezusa codziennie. When I wake up in the morning, before I turn on the TV, I'm going to pray. Zanim wstanę z łóżka, zanim włączę telewizor, będę modlił się. When I wake up in the morning, before I start thinking about what I have to do that day, I'm going to pray. Zanim zacznę myśleć, co mam tego dnia wykonać, I'm going to say something like, Our Father who art in heaven. I powiem, Ojcze, który jesteś w niebie. Hallowed be your name. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Your kingdom come. Niech Twoje królestwo przyjdzie. Your will be done. Niech Twoja wola się in dzieje. Earth as it is in heaven. Tak jak w niebie, jak i na ziemi. Give me this day my daily bread. Daj mi chleba powszedniego. And forgive me my sins. I również przebacz moje grzechy. As I forgive those who sinned against me. Tak jak ja przebaczam tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Don't lead me into temptation today, God. I Panie, spraw, abym nie uległ pokusie. But deliver me from evil. I wybaw mnie od złego. Because yours is the kingdom. Bo Twoje jest królestwo. And the power. I moc. And the glory. I chwała. Amen. Amen. And you're going to choose God for yourself and put Him as number one. I będziesz wtedy w stanie wybrać Boga jako numer jeden. Not a shallow relationship where sometimes you don't even talk to Him. Nie jakaś taka płytka relacja z Bogiem, kiedy od czasu do czasu skontaktujesz się z Bogiem. But where every day you know Jesus is yours and Ale you are że His. Każdego dnia będziesz wiedział, że Jezus jest twoim przyjacielem. That's the type of church that's good soil. To jest właśnie dobra gleba. That when you pray, you know there's someone on the other end of the line. Gdy modlisz się, wiesz, że ktoś jest po drugiej stronie i słucha. Some people say, why pray if God already knows everything?
niektórzy mówią, po co się modlić, skoro Bóg wszystko wie? But as Philip Yancey said, if you think about it, that's a great reason to pray. Ale tak jak Philip Yancey mówi, że jest wspaniały powód, aby się modlić. If he knows it all already, kiedy Bóg wie, co potrzebujesz, you don't have to pretend. Nie musisz udawać. You don't have to fear that he misunderstands you. Nie musisz się obawiać, że on źle cię zrozumie, kiedy będziesz się modlić. Like when you're talking to your friends or your spouse or something and they don't understand what you said. Czasami mówimy coś do przyjaciół czy do współmałżonka i oni nie do końca cię rozumieją. He knows exactly what you mean. On wie, o co ci chodzi. You don't have to talk about other things before you get to the thing that's really in your heart. Nie musisz Bogu wyjaśniać, co jest w twoim sercu. You can just pray direct to Jesus. Możesz bezpośrednio do Niego się and modlić. He knows all about it. I On wie, co się dzieje w twoim sercu. I said it's a good thing that He already knows. Są tam, On wie o tych rzeczach, które się dzieją. It shouldn't make us pray less. It should make us pray more. I dlatego powinieneś się jeszcze bardziej modlić. Because He knows everything. Ponieważ already. On wie o wszystkim. Where we put God number one. I uczyń Boga numer jeden. When I was a kid, kiedy byłem dzieckiem, and we used to have worship at home, kiedy mieliśmy nabożeństwa w domu, oh man, let this be finished so I can watch TV. I wtedy myślałem, niech to się już w końcu zakończy, żebym mógł oglądać telewizję. Because God wasn't number one in my life. Pan Bóg nie był numer jeden w moim życiu. He didn't change my heart yet so that I could actually have Him as number one. On jeszcze wtedy nie zmienił mojego serca, nie był numerem jeden. But now that Jesus is number one, ale teraz mogę powiedzieć, że Jezus jest numer jeden. I'm not worshiping and thinking, oh, let me just get out of this now. Nie idę na nabożeństwo i mówię, o, niech to się już w końcu skończy. I'm worshiping, I'm just enjoying time with my God. Ja uwielbiam ten czas, kiedy wielbimy Boga. And I know that for some of you, you felt like your relationship has been shallow. Ja wiem, że niektórych relacja może jest taka płytka. And you've given up on being close to Jesus. I może poddaliście się, żeby tę relację tak pogłębić. But I want to tell you today. Ale chcę wam powiedzieć. It's not too late to start. Nie jest zbyt późno, aby rozpocząć right od nowa. Now. Teraz. It's not too late to call out to your God. Nie jest zbyt późno, aby zwrócić się do Boga. Right now. Teraz. And say to Him, Jesus. I powiedzieć mu, I need Jezu, you to be with me. Potrzebuję ciebie. Jesus, I need you to be in my life. I need to have a deep relationship Jezu, with you. Jezu, ja potrzebuję ciebie i chcę mieć głęboką relację z tobą. And day by day. I z dnia na dzień. You let that relationship build. Budować tą relację. And you just see what He does. I zobaczycie, co będzie się działo. He'll be with you. Będzie z tobą. He'll be with you. Będzie z tobą. When you open yourself up for Him and you step under that shower, He'll be with you. Kiedy zrobisz ten krok i wejdziesz pod ten prysznic, On będzie z tobą. Some of you are like thorns. Niektórzy są przeżywają to, co jak to ziarno toczone cierniami. There are things stopping your Christianity. Są rzeczy, które powstrzymują cię od tego, aby poważnie traktować chrześcijaństwo. And you need to stop looking at them as problems. Ale przestańmy patrzeć na nie jak na problemy. And start looking at them as opportunities. Ale zacznijmy patrzeć jako na wyzwania. That thing that's worrying about you can be fuel for your spiritual prayers. To, czego się obawiacie, może się okazać, że jest paliwem dla twojego duchowego życia. Sometimes we pray. Czasami modlimy się. And we pray about stuff we don't really care about. O rzeczy, na których tak naprawdę nam nie zależy. We pray what we think we should pray. My myślimy o tym, o co powinniśmy się modlić. Instead of praying what we really want. Zamiast modlić się o to, co naprawdę jest istotne. Now sometimes what we want might be the wrong thing. Czasami mogą to być złe rzeczy. And God will have to say no, you can't have that. I wtedy Pan Bóg powie, nie, nie otrzymasz tego. Because he's a good father. Ponieważ On jest dobrym Ojcem. But at least pray about it. Ale przynajmniej módlmy się. And give it to God. I zostawmy to Bogu. So that He can turn the thorn into an opportunity to be close to Him. Aby On zmienił te przeciwności na coś pozytywnego i byśmy byli w końcu blisko Niego. I believe if you do these things, wierzę, że jeżeli coś takiego uczynimy, you'll be good soil. Będziemy dobrą glebą. And that soil will produce. I ta ziemia wyda fruit. Wyda owoc, that will last. Który przetrwa. If that's you today, jeżeli dotyczy to ciebie, and you fit any of these categories, i jeżeli znajdujesz siebie pośród tych czterech kategorii, a hard heart, tej twardej ziemi, or a shallow relationship with God, tej płytkiej relacji z Bogiem, or thorns that are problems, czy tych cierni, tych problemów, które cię otaczają, then God says, don't worry, I'm going to make you good soil. Pan Bóg mówi, nie martw się, ja uczynię z ciebie dobrą glebę. I'm going to pray, we're all going to close our eyes. Będziemy się modlić, zamkniemy oczy. If you want God to do this for you, i jeżeli chcesz, aby Pan Bóg to dla ciebie uczynił, then I'm asking you to just put your hand on your heart. It's very simple. Połóż, to jest bardzo proste. Połóż swoją dłoń na sercu. God sees and He knows. Pan Bóg zna ciebie. And I'm going to pray for you that God will do this for you. I będę modlił się, aby Bóg uczynił to dla ciebie. And that He'll hold on to you. I żeby On przybył teraz. And I'm 100% sure that He will say yes. I wiem, że Pan Bóg powie tak. When you just open yourself up for Him. Jeżeli otworzysz się na Niego. Let's pray together. Módlmy się. Every eye is closed and every head is bowed. Zamknijmy nasze. Yeah, please stand.
Powstajmy, zamknijmy nasze oczy. So Father in heaven. Ojcze w niebie. We wanted to do justice to you tonight. My chcielibyśmy to uczynić teraz, tego wieczoru. We've been spending time in your word. Spędziliśmy ten czas na rozważaniu tego słowa. Thinking about who you are, Jesus. Myśleliśmy, zastanawialiśmy się, kim jesteś dla nas. And we want to pray for that person whose heart is hard. I Panie, modlimy się teraz za tymi osobami, którym jest ciężko. Break through, Holy Spirit, and give them a soft heart today. Duchu Święty, przedrzyj się i zmiękcz te serca. For the person who's had a shallow relationship with you. Również modlimy się za tymi osobami, które mają tą płytką więź z Tobą. Not really taking it seriously each day. Panie, chcemy, aby oni poważnie Ciebie traktowali każdego dnia. I pray that you'll start the process for them tonight. Panie, chciałbym, abyś rozpoczął ten proces tego where they could build, w tej chwili. Where they could build a relationship with you. Aby zbudowali solidną relację z Tobą. There's a person who's going through real trouble in their life. Być może są to osoby, które mają poważne problemy w życiu. And I'm praying that you're going to allow them to see the opportunities in the midst of that problem. Chciałbym, Panie, aby oni zauważyli możliwości, które są pośród tych problemów. Because Jesus, ponieważ Jezu, you want us to all be good soil. Ty chcesz, abyśmy byli dobrą glebą. Healthy Christians. Abyśmy prowadzili takie zdrowe chrześcijańskie życie. With a balanced understanding of who you are. Abyśmy mieli właściwe zrozumienie, kim jesteś. So Father, we're just praying. Tak więc, Ojcze, modlimy się. That in the name of Jesus, you're going to bless us all. I wiemy, że w imieniu Jezusa nas pobłogosławisz. That you're going to be with us and let us be good soil. I będziesz z nami i sprawisz, że będziemy dobrą ziemią. That will grow. Która wyda owoc. And have roots. I będą tam odpowiednie, właściwe korzenie. There will be trees that are close to water. Że będą, jak, będziemy jak drzewa, które są blisko źródła wody. That cannot be blown over by storms. I które nie zostaną zdmuchnięte przez burzę czy sztorm. Trees that can face winter. Takie drzewa, które będą przetrwają zimę. Trees that can survive summer. Które przeżyją lata. Trees that are connected to you and healthy. Które będą połączone z Tobą i będą zdrowe. Showing your glory in the world. Które pokażą chwałę Twoją. So thank you, Father. Tak więc, Ojcze, dziękujemy Ci. We leave ourselves in your hands. My umieszczamy się w Twoje dłonie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.